witajcie. Jak pewnie zauważyliście, ten odcinek rozpoczyna nowy cykl pod tytułem Świat Prowadzących i będzie to cykl tematyczny poświęcony temu wszystkiemu, co związane z komunikacją miejską, ale z perspektywy motorniczych, z perspektywy kierowców. Będę ich tutaj zapraszał, będę zadawał im pytania, będziemy chcieli wspólnie pokazywać wam to, jak wygląda funkcjonowanie komunikacji miejskiej, poruszanie się tramwajów i autobusów z perspektywy tych osób, które zasiadają za kabiną motorniczego, za kółkiem kierowcy. Dzisiaj pierwszy odcinek w aurze jesiennej, a okres jesienny jest to czas szczególny, ponieważ w tym czasie występuje zjawisko tak zwanej śliskiej szyny i to właśnie o tej śliskiej szynie i o konsekwencjach jej pojawiania się będziemy dzisiaj opowiadać. Zapraszam! Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj mówimy o śliskiej szynie, a o tym, czym jest śliska szyna, opowie wam osoba, która chyba najlepiej i najczęściej ma z nią do czynienia, czyli jeden z naszych motorniczych, Krystian Czarnecki. Krystianie, witamy. Witam. Dzisiaj rozpoczynamy cykl Świat Prowadzących, no i właśnie rozpoczynamy od śliskiej szyny, więc prosiłbym cię o to, żebyś opowiedział w kilku słowach, czym ta śliska szyna w ogóle jest, bo myślę, że dla przeciętnego pasażera czy kierowcy samochodu może być to naprawdę niezrozumiałe, że to na czym to polega. No tak, dla ludzi jest niezrozumiałe, że w ogóle tramwaj może się ślizgać, bo panuje takie powszechne przekonanie, że tramwaj zawsze wyhamuje. To jest ta nieprawda. W szczególności w okresie jesienno-zimowym, przy roztopach i podczas deszczu, podczas wysychania szyny, powstaje zjawisko drastycznego obniżenia przyczepności pomiędzy kołami a szyną. I jest to spowodowane mieszaniem się wilgoci z organicznymi substancjami typu kurz, błoto, jakieś liście. I wtedy mamy do czynienia ze zjawiskiem śliskiej szyny. Wyhamowania bardzo, bardzo się wydłuża. Zestawy kołowe się blokują. Czyli co? Czyli generalnie w momencie, kiedy mamy opady deszczu, kiedy mamy spadające liście, kiedy tu jakby przychodzi jesień, można się spodziewać tego, że do tej ta śliska szyna się pojawia i ona w skrócie przekłada się na to, że droga hamowania tramwaju jest po prostu dłuższa niż normalnie. No to też nie jest takie proste i logiczne, jakby się wydawało. Podczas opadów deszczu, nie podczas opadu deszczu, jak zaczyna deszcz padać, jak jest wilgotno, jak ta szyna dopiero zaczyna się przemywać, bo jak się przemyje, to jest już wszystko w porządku. I jak wysycha, jak deszcz przestanie padać i są takie ciekawe blaski na szynie, wtedy też jest bardzo ślisko. Okej, czyli tych przypadków jest, jak rozumiem, bardzo wiele. I teraz, słuchajcie, za chwilkę postaramy się wam pokazać taką śliską szynę. Ale zanim to zrobimy, pokażemy wam najpierw, jak wygląda różnica pomiędzy drogą hamowania tą normalną, a tą właśnie na śliskiej szynie. Za chwilkę wracamy. Serdecznie zapraszam. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu, gdzie przyszli motorniczowie szkolą się w zakresie właśnie zatrzymywania wagonu w wyznaczonym miejscu. Za moimi plecami zobaczycie dwa tory, postaram się troszeczkę przesunąć. Widzicie dwa tory, jeden z nich jest torem tak zwanym ostrym, czyli szyną, która nie jest śliska. Druga szyna jest specjalnie polana olejem po to, żeby imitować właśnie sytuację, kiedy dochodzi do zjawiska śliskiej szyny i za chwilkę oba wagony ruszą, motorniczowie będą jechali z prędkością 40 km na godzinę. Ich zadaniem będzie zatrzymać wagon przed przeszkodą. Sami zobaczcie, porównajcie, jak wydłuża się droga hamowania, jak szalenie trudnym zadaniem jest to, żeby zatrzymać się w wyznaczonym miejscu. I wyobraźcie sobie, że tym kartonem tutaj, który imituje tak naprawdę obiekt, jest samochód bądź pieszy, bądź rowerzysta, który wkracza w danym momencie na tory. Różnica drogi, jaką pokonuje tramwaj na śliskiej szynie od tego, który zatrzymuje się na szynie ostrej. Jest ze mną teraz Mariusz Grabowski, instruktor nauki jazdy, pod którego okiem tak naprawdę ci kursanci, którzy wykonują te manewry, przygotowują się do pracy w charakterze naszych motorniczych. Widzieliśmy tą różnicę, natomiast w czym ona się przekłada tak naprawdę na życie? Z czym macie wy problem jako prowadzący na mieście w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się śliska szyna? Co to powoduje? Powoduje na pewno wydłużenie drogi hamowania, gdzie droga hamowania wagonu przy normalnych warunkach jest to w granicach między 50-60 metrów przy idealnych warunkach. Taka droga przy występowaniu śliskiej szyny wydłuża się 2-3-krotnie
przy normalnym hamowaniu. Oczywiście tak? W zależności od tego, z jaką prędkością jedziemy. W zależności od tego, z jaką prędkością jedziemy. Mówimy tu o prędkości takiej dopuszczalnej w mieście, w idealnych warunkach, gdzie jest dobre torowisko do 50 na godzinę, to ta odległość przy śliskiej szynie może wzrosnąć nawet do 200 metrów potrzeby zatrzymania. Czyli jeżeli wjedzie auto nagle przed wagon, no to my już tak naprawdę szans nie mamy. Czyli tramwaj ma bardzo mały opór toczenia, tak? Samochód czy każdy inny pojazd, który się porusza po naszych drogach, ma oponę, która wytwarza starcie, tak, o asfalt. Tutaj bardzo małym elementem się stykamy z tą szyną i tu tak naprawdę trze się metal o metal. Czyli przede wszystkim zwracamy uwagę osobom, które są pieszymi, kierowcami samochodów, jeżdżą na rowerze, żeby po prostu w momencie, kiedy przekraczacie torowisko tramwajowe, no warto brać to pod uwagę, szczególnie w takiej pogodzie, tak? W momencie, kiedy ta śliska szyna może wystąpić, że rzeczywiście dla naszego motorniczego może być to trudne zadanie, żeby się zatrzymać. Dokładnie, no jeżeli już takie pogody mamy, tak jak teraz, czyli wahania temperatur, gdzie w nocy było na minusie, teraz ta temperatura wzrasta, ta szyna robi się śliska, można ją rozpoznać po tym, że jest czarna jak asfalt. I to jest informacja już dla motorniczego, dla kierującego tramwajem, że ta szyna może powodować poślizg w trakcie hamowania, czyli adekwatnie zmniejszamy prędkość do panujących warunków, no i uczulamy kierowców i pieszych, wszystkich uczestników ruchu drogowego, żeby zwracali na nas już większą uwagę, w szczególności w takich warunkach, tak jak tutaj mówisz. Okej, okay, my pokazywaliśmy wam to wszystko w warunkach sterylnych, teraz pora na to, żebyśmy wyjechali na miasto i pokazali wam, mamy nadzieję, że znajdziemy takie miejsce, gdzie śliska szyna występuje, więc będziemy mogli wskazać ją palcem i będziecie mogli ją zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. Jesteśmy już za pulpitem wagonu, za chwilę ruszamy na poszukiwania śliskiej szyny, mam nadzieję, że gdzieś ją tutaj znajdziemy i będziemy mogli wam pokazać, jak ona wygląda w rzeczywistości. Ruszamy. Dobrze, słuchajcie, dojechaliśmy do takiego miejsca, w którym wydaje mi się, że będę mógł wam coś pokazać, więc zapraszam. Dostałem się z kabiny. Słuchajcie, śliska szyna występuje miejscami, także mogę wam ją zaprezentować mniej więcej tutaj. Myślę, że będzie coś widać. O, Mariusz mi pomoże. O, zobaczcie. Tak mniej więcej to wygląda. Zobaczyć cały odcinek. Mniej więcej tak to jest. Z drugiej strony też trochę to widać. Czyli mamy znowu jakąś trawkę. No i niestety to zjawisko, o którym dzisiaj mówiliśmy, więc gorąca prośba do was, szczególnie jeżeli będziecie przekraczać torowisko w jakimś miejscu, będziecie widzieli gdzieś w oddali tramwaj, to warto zwrócić uwagę na to, że szczególnie w takiej pogodzie zjawisko śliskiej szyny może wystąpić, no i może ono znacznie utrudnić motorniczemu zatrzymanie pojazdu. Dla odmiany możemy wam pokazać, jak wygląda ostra szyna, czyli taka szyna, gdzie nie będzie problemu z hamowaniem, widzicie kawałek dalej, już jest w porządku, możemy przejechać palcem, praktycznie nie ma tu żadnych utrudnień i tutaj tramwaj zatrzyma się na pewno prawidłowo. I co? Tyle w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że troszeczkę udało nam się wyjaśnić wam to, jak wygląda hamowanie na śliskiej szynie, jakie niebezpieczeństwo i zagrożenie z tym są związane. Więcej w kolejnych odcinkach, także zachęcam was do subskrybowania, do dawania kciuków do góry, jeżeli podoba wam się ta formuła i chcielibyście, żeby nasi motorniczowie, nasi prowadzący, kierowcy mówili więcej o tego typu sytuacjach i przybliżali w ten sposób funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Myślę, że dla nich to będzie też dobry znak, że po prostu warto tą pracę, którą teraz wykonujemy, kontynuować. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!